starcia jest Marek Ruśniak. Szanowni, zapraszamy Emila Guza, Cannabis Day Chorągiew Podolska i Adriana Frankowskiego, grupa twórstwa historycznego von Borkę, Chorągiew Wielkiego Mistrza. I Ariel Bakalasz. I poszli, drodzy Państwo. Dajesz, Henry! Koledzy grupne konstrukcje pomagają dopingiem swoim zawodnikom, dają im dobre rady podczas starcia. Wiadomo, dobra rada w cenie, jeżeli walczy się o zwycięstwo. Tak prestiżowym turnieju, jakim jest grunwalski turniej Miecza i Tarczy. Adrian Frankowski w czerwonym stroju, Emil Guz w białych składach. Stop, stop! Tego czasu nie liczyć. Tego nie liczyć, to znaczy gotowy. Na środek pola. Bardzo trzymana. Jak tutaj ruszy czas. I poszedł czas dalej. Nie przebija się przed osobę, bo to się nie liczy. 3, 2, 1, 3. Na razie upomnienie. Przed ogłoszeniem wyniku upomnienie ustne, na razie stratą punktu, nie bijemy głową. Głową się myśli. Jest Adrian Frankowski. Panowie pięknie sobie podziękowali. Pawła Tutla. Paweł. Pawła? Powiedziałem Pawła? Przepraszam, Paweł oczywiście. Paweł. Tego nie pomaluję. I Ariela Bakalarza. To się przygotuje. Przygotowują. I walka ruszyła, drodzy Państwo. Proszę, doping. Po starcie jest Paweł Bytel. Przemy Jakuba Sobczaka, Chorągiew Walenroda i Wojciecha Laskowskiego, Toruńska Szkoła Fechtunku, również Chorągiew Marszałka Walenroda.
Przygotowują się Mirosław Markowski i Michał Chrząszcz. Politycy gotowi? Sędziowie! Może nie odchodź, zobaczymy, bo jak się coś zmieniało, to... Dobra. Pędzą do nas z wynikami. Tego starcia jest Wojciech Laskowski. Brawa, drodzy państwo.